Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zanim rozpocznę kolejny odcinek z serii Speedrun 3.0, to chciałbym was zaprosić na obejrzenie filmu Kuchni Lidla, gdzie razem z Karolem Okrasą miałem przyjemność gotować posiłek oraz zagrać na tych pięknych szachach, które znajdują się za mną. Karol, bardzo sympatyczny człowiek, tutaj też na górze zobaczycie link do tego nagrania na. Na kanale Kuchnia Lidla muszę powiedzieć, że Karol dopiero co poznał zasady, i musieliśmy przy, przypomnieć sobie, jak się gra w szachy, przypomnieć kilka posunięć i przedstawię wam za moment partię, którą rozegraliśmy właśnie na tej pięknej, plenerowej szachownicy. Zapraszam serdecznie do analizy, i startujemy. Kilka podstawowych powtórek i rozpoczęliśmy fajną partię. Myślę, że też ciekawą lekcję, o której za chwilę powiem podczas rozgrywania gry i na końcu. Otóż rozpocząłem E4, tutaj Karol zagrał E5, skoczek na F3. Poza tym przestawianie figur na tak plenerowej, fajnej szachownicy to jest czysta przyjemność. I tutaj ku ze zaskoczeniu właśnie Karol Okrasa nie zagrał skoczkiem na F6, co też oczywiście jest ruchem jak najbardziej normalnym, ale lepszym ruchem jest na pewno co znaczy nie tyle co lepszym, tylko innym w debiucie ale takim logicznym ruchem skoczek C6, aby bronić tego pionka na E5 więc ja tutaj postanowiłem najpierw wyprowadzić skoczki, żeby tutaj podejść do tego dosyć w prosty sposób, skoczek zagrał na F6 goniec na C4 lustrzane odbicie, Karol zagrał gońcem na C5, więc tutaj profesjonalnie to wszystko zaczyna wyglądać zrobiłem roszadę, schowałem króla, oczywiście po troszkę tutaj się pośmialiśmy i Król, Karol zrobił Roszadę, zagrałem posunięcie D3. Nastąpiło D6, czyli widzimy, że cały czas są ruchy powtarzane. No i koniec na G5, czyli ostatnia figura wchodzi do gry. Lecz w tej sytuacji tutaj niestety. Karol, no, zagrał dokładnie to samo. Dlaczego ten ruch jest taki wątpliwy? Dlatego, że białe mają tempo więcej i mogą już od razu zaatakować. Zdecydowanie lepszym, na przykład, ruchem byłoby zagranie H6, żeby od razu odpędzić tego gońca i nie byłoby żadnych tutaj, myślę, problemów. A następnie, na przykład, wprowadzić gońca na E6. Któż z nas nie miał takich pozycji bardzo często? Lecz w tej sytuacji pogoniec G5, gońc zagrał na G4. No i tutaj skoczek wszedł na D5, atakując skoczek na F6 i tutaj mogą być małe problemy. Karol w tym momencie zbił gońcem skoczka, no zwykle jak tak bywa, że mamy coś pod biciem, no to chcemy to zbić. To jest bardzo naturalny odruch. Hetman zbił na F3 i skoczek zagrał na pole a5, atakując tutaj gońca na c4, w tym momencie skoczek zbił na f6, pionek zbił na f6, no i w tej sytuacji tutaj, no, mogłem zbić oczywiście gońcem na f6, co by się wiązało z atakiem na hetmana i groźbą mata, ale zagrałem goniec na h6, gdzie silnik mówi... No wątpliwe, ale to jest cały czas dobre posunięcie, bo atakujemy wieżę, no i tak troszeczkę tutaj podpuściłem mojego przeciwnika i zagrał właśnie wieżą na e8, co, co się skończyło posunięciem hetman g3, król h8 i hetman na g7 do mata. Oczywiście ta partia nie miała żadnego znaczenia, chodziło o dobrą zabawę, aczkolwiek wyczułem lekką ambicję u mojego przeciwnika, co jest bardzo dobrym objawem. Na szczęście ja gram trochę lepiej w szachy, a Karol zdecydowanie lepiej ode mnie gotuje. Tutaj się uzupełniliśmy, było pysznie i było też przezabawnie. A teraz zapraszam Was do serii Speedrun 3.0. No to jedziemy. 10 minut gierki, 1123, komentuję swoje ruchy. Zagrajmy twardo. D4. Postaram się zagrać troszkę agresywniej. Posunięcie C4, gambit hetmański. Czy przeciwnik przyjmie? Jeżeli tak, to będzie na pewno agresywnie. Jeżeli nie, to też spróbuję troszeczkę tutaj zamieszać w kotle szachowym. C6, solidny ruch, solidny ruch, więc to też nie, nie, niekoniecznie musi być proste, żeby tutaj zamieszać, ale na razie skoczka wyprowadzimy to zawsze. Jest opcja do tego, żeby zagrać aktywnie w centrum. Jeżeli zagra skoczek F6, to tak może nietypowo zagram pod tytułem goniec G5, chociaż tak też grają. No zobaczymy. Jest, no to dobra, goniec idzie na G5, tak żeby troszeczkę tutaj tego skoczka pomęczyć. Przeciwnik solidnie widzę. Dobrze, jest posunięcie. E6, no tutaj chyba nie pozostaje mi nic tutaj lepszego, jak skoczek F3, czyli trzecia figura w grze, bronie, teraz zobaczymy, czy przeciwnik wybije na C6, jest taka opcja, wtedy powstanie wariant Botwinika, jest goniec E7, czyli solid, solid tutaj przeciwnik gra, ale spróbujemy zamieszać, zbije skoczka na F6, może nie jest to super optymalne posunięcie teraz, raczej tak nie polecam robić, ale chodziło mi głównie o to, żeby pokazać, jak można grać agresywniej, niekoniecznie Super poprawnie, gram E4. O i zobaczcie, przeciwnik już tego nie wykorzystał i nie zbił mi na E4, dlatego też przepcham pionka na E5. To zablokuje centrum, centrum szachownicy. Przeciwnik będzie musiał uciec. No i cały czas się zastanawiam, czy nie zagrać tak, chociaż ten ruch myślę, że nie będzie najlepszy. Tutaj myślę, że zagramy posunięcie typu H4. H4, niech to będzie taki fajny przyczółek dla skoczka. Na pewno nie jest to super optymalne, ale tak jak już mówiłem, mam ochotę zaatakować przeciwnika. Więc, moim kolejnym planem będzie zagranie Hetmanem na C2, na przykład, żeby celować na H7. I już jakaś próba skoczek G5 się pojawi, bo po wybiciu, bicie pionkiem. O! Tutaj jest grany goniec B4. No to Hetman C2 tym bardziej mi odpowiada. Jeżeli bym zagrał od razu gońcem, to byłoby wybicie, wybicie, czyli strata tempa. A teraz już się pojawiają opcje skoczek G5 z diabelskim matem na H7. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. No i teraz pytanie. Co?! B5. O, to na pewno nie jest dobry ruch. Zobaczcie, mogę wybić, mogę wybić i mogę wybić pionka za darmo, ale tego nie zrobię. Przepcham. Nie chcę mu otwierać pozycji, dlatego że cała y, moja energia się skupi na tym, żeby atakować tutaj króla. Więc jak zablokuję mu tutaj pionki, a, to. Będzie na pewno dla mnie korzystne. Goniec A6. nietrafiane posunięcie. Uważam zdecydowanie. Goniec jest przyblokowany cały czas, ale przeciwnik zagrał dobrze. Jest tutaj to posunięcie dobre. I goniec D3. Teraz celuję kolejną figurę w obóz przeciwnika. I teraz mi się już pojawia opcja, nawet poświęcenia. Zapewne ewentualnie H4. Przepraszam, H5, ale skoczek jeszcze wisi. Jeżeli zbiję tu i tu, to też H5 się pojawia. Ciekawa opcja. Zobaczymy, może bicie, bicie i tutaj bardzo optymistycznie, bijemy pionkiem oczywiście, aha, może być ruch B4, no dobra jeżeli nastąpi, to nie mam wyjścia po prostu wybije pionkiem i on mi zbije gońca, ale jest pionek więcej, e, okej, okay, on próbuje coś na skrzydle podziałać, e, no właśnie widzimy, że jest takie posunięcie mm, dobrze e, jest taki ruch i to jest dobry ruch myślę, że po prostu B5, koncepcja teraz, teraz ataku musi się niestety e, musi, muszę odłożyć troszeczkę to na później e, dlatego, że... O, 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 Chyba to nie był najlepszy ruch Słuchajcie, narzuca się bicie na E6 Bicie tutaj, 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 tutaj I chyba wieża tu i wygrywam Tak też zrobimy Poświęcenie skoczka na E6 Na E6 Przeciwnik dał się złapać tutaj w pułapkę Znaczy osłabił sobie punkt G6 zdecydowanie Tutaj mogę oczywiście szachować go do końca Mogę też tutaj nawet zbić pionka Co jest ciekawe Ale chyba nie muszę Chociaż bicie tutaj, on może wieżą się zasłonić Nie, no wprowadzę od razu wieżę do gry Wieża H3, wieża G3, powinno kończyć partię Jakaś obrona, wieża F7 Hetman tutaj, nie, no nie ma opcji Wieża F5 ewentualnie, widzę jakąś taką opcję Ale wtedy jest bicie No właśnie, jest wieża G3 i musi się przeciwnik zasłonić I jest po ptokach e, Wyszło fajnie, wyszło z atakiem Albo hetman G6 mat, dokładnie tak No dobra, lecimy sobie dalej e, Poszło e, dosyć gładko, próbujemy ostro I zdecydowanie, już rankingi 1100 plus się pojawiają jest posunięcie E4, no więc spróbujemy jakoś mocno zagrać. A może oszukamy go ruchem skoczek C6. Ciekawa, jaka będzie reakcja ze strony przeciwnika. Skoczek F3, jak najbardziej dobre. Normalne, tak się też gra. D5 i prawdopodobnie będzie bicie. Tak przypuszczam, że bicie może być dokładnie to, co teraz ja gram, jest dosyć niepoprawne. Ale takie pułapkowe bym powiedział. Koniec G4. I teraz zobaczcie, dwie figury w grze. Hetman naciska. Oczywiście, grozi skoczek C3, to ucieknę Hetmanem tutaj. Dokładnie tak się też dzieje. I teraz pytanie za 100 punktów. Chyba wprowadzę sobie skoczka najpierw. Wprowadzę figurę bez dwóch zdań. Jeżeli H3, to wtedy zagram Hetmanem na H5. Jeżeli Roszada, to również mogę Hetmanem na H5 zagrać, ale też mogę zrobić długą Roszadę Dobra, teraz zagramy Hetmanem chyba tutaj mimo wszystko liczę na H3, bo taki ruch może być wykonany Jeżeli H3, to po prostu zbije pionka i to też nie jest do końca czarnymi takie optymistik, aczkolwiek na blica na pułapki działa fajnie. Przeciwnik, mam nadzieję, że się tutaj pogubi. Oczywiście, można grać cały czas białymi dobrze, na przykład wyprowadzić gońca, tutaj bym dobrze pilnował tego pola G3 bez dwóch zdań, moim planem jest też zagranie E6, żeby wprowadzić gońca D6 i żeby tam mocno atakować oczywiście zrobienie długiej roszady też wchodzi w grę, bo niekoniecznie atak tu może być najważniejszy, dobrze zagrał bardzo dobrze zagrał, moja koncepcja gry się teraz musi trochę zmienić, gram długą roszadę i nastawiam się na punkt D4 zobaczcie, że atakuję tutaj, ale chyba mam E5 teraz takie posunięcie, chwila muszę coś tak, E5 jest, dobrze, E5 działa dlatego, że tutaj zobaczcie, trzy razy to jest bronione a Panie Hetmanie, panie Hetmanie, mam pana Hetmana na d1 i Hetman jest mój, więc tutaj już przeciwnik podstawił, a to było dosyć proste, przecież to są takie oczywiste rzeczy, ale może oczywiste dla tych, którzy w szachy grają więcej. Na pewno, jeżeli będziemy w szachy grać więcej, więcej regularnie, to takie rzeczy będziemy zauważać w, mieniu, w mgnieniu oka. Więc spokojna głowa, więc no dobrze. Troszkę się rozgadałem, troszkę się rozpędziłem. Hetman wzięty, skoczek E4. Co dalej planujemy? Planujemy dalej zagrać goniec C5 i atakować punkt F2. Jeżeli skoczek D2, no to wymieniamy. Mamy Hetmana za wieżę. Wszystkie wymiany tu są jak najbardziej korzystne. Goniec c 7 zagram spokojniej, dlatego, żeby wprowadzić właśnie wieżę na D8, żeby goniec jeszcze wspomagał tutaj opcję wymiany kolejnej wieży. Zdwojone wieże mogą mieć dużą siłę. Ale w tym wypadku już jedną z nich wymienię, więc ta siła jest mniejsza i zdecydowanie będzie mi łatwiej grać. Wymieniam na D2 i tutaj jeszcze skoczka na F3, nic nie grozi. Za chwilę zbijam na F3. Lepszych posunięć chyba nie ma, chociaż tutaj nie, no chyba po prostu trzeba zbić na F3 pionka atakując gońca. Przy okazji, no i cóż, goniec na G3. To chyba tak. Nie no tak nie mogę co ja gadam w ogóle. Czy coś lepszego tutaj widzę. Hmm, może H5. Tak po prostu. Tak po prostu H5 żeby zagrać H4. I będę chciał tego gońca po prostu sprzątnąć. Tyle. Tyle w temacie. Moi drodzy. Zobaczymy. Jak się sytuacja dalej rozwinie. Hetman zawierze. To jest oczywiście dużo. Debiut pułapkowy. Zdał egzamin. Zdecydowanie. I lecimy Dalej przeciwnik myśli. W sumie nie wiem nad czym, ale niech myśli. Dobra, Speedrun oczywiście 3.0 ma na celu pokazanie planów na żywo, jakie tutaj realizuje. Tak, myślałem, że to posunięcie może być zagrane. To jest sprytny ruch. Hetman F5 w takim razie cały czas groże H4 broniąc pionka. He wracając, Speedrun 3.0 ma na celu właśnie pokazanie, jakie są plany gry podczas. Podczas partii, i to wiem, że jest pożądane, pożądane, moi drodzy, przez moich widzów, dzięki czemu też czegoś się można nauczyć. Ja również się uczę, mimo wszystko, bo czasami jakiś fajny motyw wpadnie fajna, ciekawa rzecz. A przy okazji sprawdzam, jak zawodnicy, jaki zawodnicy mają poziom na poszczególnych etapach rankingowych. To też na pewno pomaga mi w dostosowaniu pewnego rodzaju materiałów do, 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 do szkoleń. Dobrze, no i mamy H4. No, goniec jest uwięziony, więc tutaj nie ma co. Ha, zobaczcie, on, to też może być dobre, bo H3 on może zagrać i goniec ucieka. Jak zbije tu, to on mi zagra tutaj. Też może być sprytne. Na on dostrzeże h Zawsze wtedy mogę zbić tutaj pionka. I się też wszystko trzyma. Figury może nie zdobędę, ale kolejny pionek. Podstawił. Jak podstawił to biorę. I tutaj wieża miała na celu też. Wprowadzenie tutaj gońca, co było sprytne. Dajemy szacha, on oczywiście zagra gońcem na f3. Zbijamy pionka, potem kolejnego, kolejnego. No, jeden szach jeszcze krzywdy nikomu nie zrobił. O, i nie zbiłem figur za darmo, widzicie? Zafiksowałem się na ucieczkę, ale i tak gość poddał. No dobrze. Kolejna partia, proszę bardzo. Lecimy z e4. Ostro, ostro teraz, słuchajcie. I lecimy na ostro. Dobrze, mamy d5. No, już takie ruchy widziałem w speedrunie. Przeciwnicy grają. Ostatnio gościk dał szacha na e6, tym razem uciekł na d8. Tak też można. Gramy d4, aby wszystkie figury yy, grały. Goniec c4, będę chciał się tam zasadzić na F7 i teraz skoczek F3. Teraz goniec nie ma wyjścia. Tu chyba coś nie tak poszło. Yy, według mnie czarnymi. O ta wymiana na pewno nie jest najlepsza. Tutaj mam swobodny goniec G5 i cały czas na związaniu będzie skoczek. Goniec nie nie przypilnuje i teraz wprowadzę kolejną figurę do centrum, aktywnie potem przestawię gońca na przykład na D3 będę atakował na H7, wprowadzę Hetmana na F3 i jakieś fajne ataki poprzez ruch Hetman H3 mogą nastąpić. Więc to może być dosyć ciekawe, dosyć też łatwe może być. OK, Hetman F3, licząc na to, że on tu zbije i ja zbiję pionkiem i nacisk będzie. No właśnie, mój drogi przeciwniku, troszeczkę trzeba się w szachach zastanowić, nie od razu tak odklepywać. Jeżeli H6, to nawet mogę zbić gońcem, bicie tutaj, tutaj i tam już grożą siatki matowe, nieuchronne. No tam wieża wisi, wszystko wisi w ogóle. Wiecie co, zagram po prostu tak, ja mógłbym na pewno zbić tu, zbić tam, ale odejdę gońcem, niech on tam patrzy w stronę króla. A tutaj dokładnie i tak się chyba akcja sama zadzieje. Zbijam na f6, pionek zbije na f6, goniec zbije i tutaj grozi. Mat za chwilę na g7, chyba że Hetman zbije na f6 jeszcze. No i tak to się kończy. Słuchajcie, jeżeli. No to dajemy szacha. On może się oczywiście jeszcze zasłonić. To się tak kończy, jeżeli ktoś gra debiuty takie podejrzane raczej trzeba próbować na tym etapie rankingowym grać w szachy, dosyć normalne debiuty moi drodzy, jeszcze raz zachęcam do obejrzenia was odcinka z kuchni Lidla tutaj zobaczycie jeszcze raz baner gdzie z Karolem Okrasą gotowaliśmy pożywny posiłek dla szachisty oraz graliśmy w szachy dziękuję serdecznie za tę współpracę, było niezmiernie miło fajna przygoda, a was zapraszam do kolejnych odcinków, pozdrawiam serdecznie Cześć.